Cześć kochani, to Sam Titis. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić z kartki papieru tulipany. A idzie wiosna, idą święta, to takie tulipany jak najbardziej jako ozdoba na stół. No ja niestety mam takie te kolory no niezbyt ciekawe, ale Wy sobie możecie inne załatwić. No ja mam błękitne, także tulipan będzie błękitny, a łodygę spróbuję zrobić zieloną, bo to są takie kartki przylepne, ale odetnę kawałek i może mi się uda łodygę z tego zrobić. No dobra, także zabieramy się za pierwszego tulipana. Także kartka A4. Więc tak, zaginamy lewy róg do prawego. Też muszę zobaczyć, czy będzie równo. Tak, musi być dosyć równo, bo potem nam ten tulipan nie wyjdzie. I tutaj palcem wygładzamy takie coś. Tą część odcinamy. W miarę równo. Kusam Titis nigdy nie ma równo. No i mamy taki trójkąt. Otwieramy ten trójkąt. Teraz mamy kwadracik. I odwracamy w tę stronę i teraz ten dolny róg zaginamy do góry. Też w miarę możliwości prosto i tu jedziemy jednym palcem, jedziemy drugim palcem i mamy coś takiego. Mamy cztery zgięcia i teraz tak, bierzemy wskazujące i tutaj tymi sobie pomagamy. I składamy ten papier w mniejszy trójkąt. Wygładzamy i teraz tak. Lewy róg do góry. Takie coś. I tutaj zaginamy znowu. Z drugiej strony to samo. Zaginamy. Odwracamy papier. I znowu z lewej strony do góry zaginamy. U mnie jest ciężej, bo ja mam kartkę grubszą. Łatwiej jest ze zwykłej kartki robić. I teraz tak, mamy coś takiego. Teraz tą część dajemy do boku. Odwracamy całość. I znowuż tę część dajemy tutaj w prawo. I mamy coś takiego, że te tutaj takie przerywniki, nie wiem jak to nazwać, są zamknięte. Czyli nam tu się nic nie rozwali. No. Ważne, żeby te tutaj przerwy były dołem, a nie na przykład tak. Bo wtedy nam nie wyjdzie tulipan, musi być w tę stronę. I teraz tak, zaginamy tak na pół. Teraz drugi bok, zaginamy tak samo. Ale ciężko z tym. Odwracamy całość i zaginamy tak samo. Mamy coś takiego i teraz obojętnie z której strony otwieramy sobie i jak widzimy jakiś mniejszą część, to tą mniejszą wsadzamy w większą, wciskamy, tak by się nie rozwalił. Odwracamy tulipana i z drugiej strony robimy tą samą. Widzimy, że ta jest mniejsza, mniejszą wsadzamy w większą część. I mamy coś takiego. Tutaj od spodu musimy odciąć kawałek na łodygę.
tak, żeby wyszła taka dziurka i w tą dziurkę dmuchamy. Nadmuchałam i jest coś takiego. I teraz tak. Zaginamy te wszystkie rogi. Dowoli, jak uważacie. I tak powstał tulipan. I teraz zrobimy do niego łodygę. Ja sobie taką kartkę biorę, ale z takiej wielkości również wystarczy, żeby zrobić łodygę. Możecie jakiś długopis, ołówek wsadzić za, jak to się nazywa, zawinąć. O, ja sobie już wyciągnę, bo mam klejący papier i będę sobie zawijać tak ręcznie, ale łatwiej jest ołówkiem. Taśmą zaklejamy tę końcówkę. Całej łodygi nie musimy, ona nam się nie rozwali. I teraz wsadzamy tutaj w tę dziurkę. Tak, aby nie uszkodzić naszego pięknego tulipana. I tak powstał tulipan. Alla Santitis.